Cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale chciałem Wam zademonstrować, jak zdobyć wszystkie części zestawu John'ego Silverhanda i jego Porsche 911. Część przedmiotów jest możliwa do pominięcia, przez co możecie nigdy nie dostać pistoletu, kurtki i Porsche 911 należących do lidera zespołu Samurai. Zapraszam Was wszystkich na największy polski kanał związany z uniwersum Cyberpunk. Dowiecie się tutaj o ciekawych wydarzeniach, które na przestrzeni 100 lat miały miejsce w świecie Cyberpunk. Poznacie historię ciekawych postaci, ale nie zabraknie też poradników i licznych tajemnic i ciekawostek, które ukryte są w grze. W trzecim akcie fabuły głównej, Johnny poprosi nas o udostępnienie ciała. Jeśli wyrazimy na to zgodę, otrzymamy możliwość zdobycia pistoletu, kurtki i samochodu lidera zespołu Samurai. Silverhand przez jeden dzień ostro zabaluje w ciele V, czego nie będę Wam spoilerował. Gdy odzyskamy kontrolę nad naszym ciałem, będziemy mieli za zadanie udać się do Roach, która poprosi nas o spotkanie w klubie Afterlife, gdzie zacznie się opcjonalne zadanie. Już na początkowym etapie tego wydarzenia będziemy mogli otrzymać replikę kurtki Silverhanda. Nie jest to oryginał, gdyż ten już dawno rozpadł się i przepadł w odmętach dziejów. W następnym etapie tego zadania będziemy mogli zdobyć pistolet John'ego od Graysona. Kiedy go dorwiemy, zaoszczędzenie życia zaoferuje nam klucz do skrytki, gdzie schowany jest crème de la crème tego zadania Porsche 911. Możemy oczywiście też go zneutralizować i zabrać kluczyk. W tym momencie wybór jest dowolny. T-shirt i okulary John'ego otrzymamy na początku trzeciego aktu, podczas zadania głównej fabuły, więc te elementy wyposażenia zdobędziemy na 100%. Pozostaje nam jeszcze zdobycie spodni i butów. Spodnie znajdziemy w tym miejscu. Jest to mieszkanie pseudofana zespołu Samurai. W środku znajdziemy mnóstwo pamiątek po tej kapeli muzycznej. Kiedy będziemy już w mieszkaniu, musimy udać się do sypialni, gdzie znajdziemy poszukiwany przedmiot. Buty znajdziemy w tej lokalizacji. Jest to podziemny parking jednego z budynków Westbrook. Będziemy tam wykonywać pewien kontrakt, dlatego będzie roiło się tam od wrogów, jednak kiedy wejdziemy do pomieszczenia znajdującego się na tym parkingu, w jednej z pracowniczych szafek znajdziemy ostatni brakujący element – buty. Dzięki temu będziemy w posiadaniu całego zestawu wyposażenia Silverhanda. Przy okazji wpadnie nam też trofeum, jeśli takowe zbieracie. Dziękuję Wam za uwagę i dotrwanie do końca tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Przy okazji zapraszam Was serdecznie do grupy Solo Samuraje Gracz Fana na Facebooku. Link zamieszczam w komentarzu, jak i opisie filmu. Tymczasem trzymajcie się, cześć!